Wysłuchane modlitwy. Czy twoja modlitwa została kiedyś wysłuchana? Czego to człowiek by nie dał, by czuć tą pewność, że gdy się modli, to coś musi się wydarzyć? I w związku z tym tematem chciałem poświęcić trochę czasu, by przekonać się, czemu jest tak, że niektóre modlitwy są wysłuchane, a inne najwyraźniej upadają na nieurodzajną ziemię. Gdy się modlisz, wierz w to, że to otrzymasz, a wtedy otrzymasz to. Wierzyć w to, że się otrzyma, jest warunkiem wymaganym od człowieka. Jeśli nie wierzymy w to, że otrzymamy, nasza modlitwa pozostanie bez odpowiedzi. Spełnienie modlitwy sugeruje, że coś zostało uczynione jako konsekwencja tej modlitwy i w innym przypadku, gdyby jej nie było, to by się to nie stało. W związku z tym, ten, który się modli, jest źródłem akcji, zarządzającym umysłem i także tym, któremu ta modlitwa się spełni. Człowiek odmawia uznać takiej odpowiedzialności, bo taka odpowiedzialność wydaje się gatunkowi ludzkiemu niewidzialnym koszmarem. Cały naturalny świat jest zbudowany według prawa. A jednak pomiędzy modlitwą a jej wysłuchaniem nie widzimy żadnego powiązania. Czujemy, że Bóg może odpowiedzieć albo też zignorować tą modlitwę. Czyli, że nasza modlitwa może się powieść albo też nie. Nasz umysł jest bardzo niechętny, by przyznać, że Bóg sam poddaje się swojemu prawu. Jak wielu ludzi wierzy w to, że jednak jest pomiędzy modlitwą a jej wysłuchaniem związek przyczynowo-skutkowy? Przyjrzyjmy się środkom zastosowanym podczas uzdrowienia 10 trędowatych w 17 rozdziale Ewangelii Łukasza. Poruszającą nas rzeczą w tej historii jest metoda, która była użyta, by wzbudzić w ich wierze konieczną intensywność. Powiedziano nam, że trędowaci zaapelowali do Jezusa, by miał litość nad nimi i by ich uzdrowił. Jezus nakazał im, by poszli i pokazali się kapłanom. I gdy szli, zostali oczyszczeni. Prawo mojżeszowe żądało, aby trędowaty uzdrowiony ze swojej choroby pokazał się kapłanowi, by uzyskać certyfikat potwierdzenia odzyskanego zdrowia. Jezus poddał w ten sposób wiarę trędowatych testowi i dostarczył im środków potrzebnych do tego, by wiara mogła wzrosnąć i osiągnąć swój potencjał. Jeśli trędowaci odmówiliby pójść, a wtedy nie mieliby wiary, tym samym nie mogliby zostać uleczeni. Ale skoro byli mu posłuszni, to pełne uświadomienie sobie, co miała oznaczać ich podróż, odmieniło ich umysł i wtedy też, gdy zdecydowali się iść, tamta dynamiczna myśl uzdrowiła ich. Dlatego czytamy: i poszli i zostali oczyszczeni. Ty bez wątpienia często słyszałeś te słowa z tego inspirującego starego hymnu. Ach, ile pokoju tracimy często. Ach, cóż za niepotrzebny ból dźwigamy. A wszystko to dlatego, że nie oddajemy wszystkiego Bogu w modlitwie. Ja osobiście doszedłem do tego wniosku poprzez doświadczenie i dzięki głębokim przemyśleniom, które doprowadziły mnie do natury modlitwy. Wierzę w praktyczność i filozofię tego, co człowiek nazywa modlitwą, ale nie wszystko, co otrzymuje takie miano, na takowe zasługuje, bo nie wszystko jest prawdziwą modlitwą. Modlitwa to wzniesienie w umyśle do tego, czego poszukujemy. Pierwszym słowem przy naprawianiu jest zawsze słowo powstań. Zawsze wznosimy się w umyśle do tego, czego szukamy. Jest to łatwe do uzyskania poprzez założenie posiadania uczucia spełnienia pragnienia. Jak byś się czuł, gdyby twoja modlitwa została wysłuchana? Zakładaj takie uczucie, zanim doświadczysz wyobraźni tego, czego doświadczyłbyś w rzeczywistości, gdyby ta modlitwa była wysłuchana. Modlitwa oznacza podejmowanie mentalnego działania.
Oznacza to utrzymywanie uwagi na tej idei spełnienia życzenia, zanim wypełni ona umysł i wypłoszy inne idee ze świadomości. Nie oznacza to jednak, że modlitwa jest mentalnym wysiłkiem, czynnym aktem woli. Wręcz przeciwnie, modlitwa jest poddaniem. Oznacza to rezygnację z siebie na rzecz uczucia spełnienia pragnienia. Jeśli modlitwa pozostaje bez odpowiedzi, to jest z nią coś nie tak i wina generalnie leży w zbyt dużym wysiłku. Podstawową zasadą jest to, by nie czynić wysiłku. Jeśli będzie to przestrzegane, to intuicyjnie wpadniesz we właściwe nastawienie. Stwarzanie nie jest aktem woli, ale głęboką otwartością i czulszą podatnością. Zaakceptowanie końca, zaakceptowanie spełnionej modlitwy spowoduje odnalezienie wszystkich potrzebnych środków do jej realizacji. Poczuj siebie jako będącego w stanie spełnionej modlitwy, aż ten stan wypełni twój umysł i aż wypchnie inne stany z twojej świadomości. Musimy przepracować to w sobie, że to nie jest osiągnięcie na mocy woli, tylko musimy edukować się w wyobrażaniu i stabilizowaniu uwagi. Modlitwa powiedzie się poprzez unikanie konfliktu. Modlitwa jest ponad wszelkimi rzeczami, to proste. Jej największym wrogiem jest wysiłek. Potężni poddają się tylko tym najbardziej łagodnym. Niebiański dostatek nie zostanie zajęty przez silną wolę, tylko przez poddanie siebie temu prezentowi, Bożemu spędzaniu chwili. Musimy wykonać założenie, że już teraz posiadamy to, czego pragniemy, bo wszystko, czego pragniemy, jest teraz obecne w nas. Czeka to jedynie na stwierdzenie. Musi to być stwierdzone i jest to niezbędnym warunkiem, przez który realizujemy nasze pragnienia. Nasze odpowiedzi są wysłuchane, gdy zakładamy poczucie spełnionego pragnienia i utrzymujemy to założenie. Jednego z najwspanialszych przykładów takiej wysłuchanej modlitwy byłem świadkiem w moim salonie. Pewna pani spoza miasta przybyła do mnie na rozmowę o modleniu się. I jako, że nie miała z kim zostawić swojego 8-letniego syna, przyprowadziła go na tą rozmowę. Wydawał się on być całkowicie pochłonięty zabawą samochodzikiem. Ale na koniec naszego spotkania powiedział: Panie Neville, teraz już wiem, jak się modlić. Wiem, czego chcę. Chcę szczeniaczka coli i mogę sobie wyobrazić, jak przytulam go każdej nocy w moim łóżku. Jego mama zaczęła wyjaśniać nam, że to niemożliwe z powodu ceny pieska, nieprzystosowanego domu, a nawet mówiła o jego niezdolności do odpowiedniego zajmowania się szczeniakiem. Ale chłopak popatrzył w oczy matki i powiedział po prostu: Ale mamo, ja wiem już, jak się modlić. I tak było. 2 miesiące później, podczas Tygodnia Dobroci dla Zwierząt w jego mieście, wszystkie dzieci w szkołach zostały zobowiązane do napisania eseju na temat tego, jak bardzo kochają i opiekują się zwierzętami. Możecie się domyśleć ciągu dalszego. Esej tego chłopca został uznany za najlepszy i to jemu przyznano nagrodę. A tą nagrodę, którą zaprezentował burmistrz miasta, był szczeniak coli. Ten chłopiec naprawdę zakładał uczucie spełnionego życzenia, przytulając i kochając swego szczeniaka każdej nocy. Konieczność nieustępowania w modlitwie pokazana jest w Biblii. I rzekł do nich: Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte, dzieci moje ze mną są w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeżeli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu tyle, ile potrzebuje. I chodzi tutaj o bezczelność. Musimy tak właśnie nalegać, zanim nie powiedzie nam się wyobrażenie siebie samych w sytuacji, gdy nasza modlitwa zostanie wysłuchana. Sekret naszego sukcesu tkwi w słowie wytrwałość. Dusza, wyobrażając siebie w działaniu,
odbierze rezultat takiego działania. Nie ujrzenie siebie zaś w tym działaniu nigdy nie da nam rezultatów. Doświadczaj w wyobraźni to, czego chciałbyś doświadczyć w rzeczywistości, a zbierzesz owoce takiego działania. Nie doświadczaj w wyobraźni tego, czego chcesz doświadczyć w rzeczywistości, a nie zbierzesz tych owoców. Gdy się modlisz, wiesz, że to otrzymasz, a otrzymasz to. Trzeba upierać się w tym, zanim przyjaciel nie osiągnie wyższego poziomu w naszej świadomości. Trzeba upierać się, zanim nasze uczucie spełnionego pragnienia nie nabierze zmysłowej realności. Modlitwa jest kontrolowanym snem na jawie. Jeśli chcemy się modlić skutecznie, musimy utrzymywać naszą uwagę tak, by widzieć świat takim, jaki byłby, gdyby nasza modlitwa się powiodła. Utrzymywanie uwagi nie jest żadną specjalną umiejętnością, ale wymaga to kontrolowania swego wyobrażania. Musimy rozszerzyć zasięg zmysłów, obserwować naszą zmianę relacji w stosunku do naszego świata i ufać tej obserwacji. Nowy świat nie jest tam do pochwycenia, ale do wyczucia, do namacania. Najlepszą drogą obserwacji jest intensywna świadomość jej. Innymi słowy, poprzez słuchanie, jakbyśmy słyszeli, i widzenie, jakbyśmy widzieli, naprawdę usłyszymy głosy i ujrzymy sceny w sobie, które w innym wypadku nie byłyby wcale widziane czy słyszane. Dzięki tej skupionej uwadze na pożądanym stanie, świat zewnętrzny kruszy się i wtedy świat, tak jak muzyka, z nowymi ustawieniami zmieni wszystkie rozdźwięki w harmonijną melodię. Życie nie jest zmaganiem, tylko poddawaniem się. Nasze modlitwy są spełniane przez moc, do której się odwołujemy, a nie na którą naciskamy z wysiłkiem. Tak długo, jak to oczy obserwują, dusza jest ślepa, bo świat, który na nas wpływa, to ten, który utrzymujemy w wyobrażeniu, a nie ten, który nas otacza. Musimy ulec całą istotą uczuciu bycia tą szlachetną osobą, jaką pragniemy być. Jeśli coś nas powstrzymuje, modlitwa będzie nadaremno. Często pozbawiamy się naszego celu poprzez wysiłek, by to posiąść, a zostajemy zobligowani do tego, by założyć, że już jesteśmy taką osobą, jaką chcemy być. Jeśli czynimy to bez wysiłku, doświadczając wyobraźni to, czego doświadczylibyśmy w ciele, gdybyśmy zrealizowali ten cel, wtedy faktycznie będziemy to posiadać. Uzdrawiający dotyk jest w naszym nastawieniu. Nic nie musimy zmieniać poza naszym wewnętrznym nastawieniem w tym kierunku. Zakładaj posiadanie cechy, której teraz nie masz, poprzez poczucie, że twoje życzenie dotyczące jej posiadania się spełniło. Módl się za moją duszę. Więcej rzeczy zostało uczynionych dzięki modlitwie niż tych, o których marzy świat.